Około 8 godzin temu Facebook obiegła wiadomość Pstrą, że jest wyburzane. Niefajna wiadomość. Od lat krążyły plotki o tym, że w końcu to miasto zostanie wyburzone. Jednak najwidoczniej do tego dochodzi. Jestem oczywiście na moście prowadzącym do Pstrąża. Już parę osób się zebrało. Za mną jest jeden także ciekawy. No, z tego co mówił, kręci się znacznie więcej patroli wojska, więc no, trzeba być ostrożnym. Może uda się coś podpatrzeć, może uda się uniknąć mandatu, ale nie będzie to łatwe. Zobaczymy. Na razie idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w południowej części Pstrąża. Jeszcze zanim dotarłem do głównej drogi, zauważyłem grupę pojazdów, które są tutaj rzadkością. Aby uniknąć wykrycia, postanowiłem zejść z głównej trasy i przedrzeć się do miasta przez pobliski las. W końcu pomiędzy drzewami dostrzegam pierwsze budynki. Na razie nic nie wskazuje na to, aby były one wyburzone. Jednak kiedy dostrzegam drugi budynek, wszystko staje się jasne. Widzę pracowników oraz zaparkowane nieopodal busy. Postanawiam podejść bliżej. I wtedy... terenowy. Lepiej nie ryzykować. Chwilę później słyszę dźwięki ciężkiego sprzętu budowlanego. Drzewa uniemożliwiają dojrzenie terenu budowy. Postanawiam wejść na budynek naprzeciwko. Dopiero patrząc na wszystko z góry, orientuję się, że jest to budynek, w którym nocowałem parę miesięcy temu. Pokój, w którym spędziłem noc, już nie istnieje. Jak widzicie, bloki po południowej stronie rzeczywiście są już rozbrajane. I wychodzi na to, że przynajmniej południowa część Pstrąża przechodzi do historii. Smutny widok, ale niestety tak się przedstawia sytuacja, więc bardzo możliwe, że to jest ostatnia okazja, aby zwiedzić Pstrąże, jak jeszcze stoi.